Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Regulamin KDP i dzisiaj zajmiemy się określaniem wieku naszych odbiorców podczas publikacji i powiemy sobie też o tym, co to są serie, jak tworzyć te serie i jakie są wymagania odnośnie serii w regulaminie Amazona KDP. Przejdźmy zatem do pierwszego tematu, czyli określenie wieku i klas. I to wszystko będzie oparte na rynku amerykańskim, ponieważ Amazon.com tutaj dominuje. Wobec tego Amazon wyraźnie mówi, że przedziały wiekowe książek dla dzieci i zakresy ocen w USA, ocen, czyli tych klas, to pola opcjonalne, które możesz wybrać, aby ułatwić czytelnikom znajdowanie Twoich książek. I jest to jakby bardzo istotna kwestia podczas publikacji e-booków i wiele osób ją pomija, a jest to stricte zawężanie, kolejne zawężanie niszy. I polecam Wam to robić, polecam Wam określać tą Waszą niszę, tą Waszą grupę odbiorców docelowych, bardzo konkretnie, jeżeli publikujecie książki dla dzieci, to określcie ten wiek. Wiele osób tego nie robi, przez co są one gdzieś wrzucone w główną kategorię, a sporo rodziców, którzy kupują dla dzieci swoje książki, określają w polu wyszukiwania konkretny wiek tego dziecka, żeby nie szukać książek, które po prostu nie są dla nich przeznaczone, a szukają książek konkretnie na przykład dla dzieci w wieku 3-4 lat i polecam Wam to robić, ponieważ to jest jakby dodatkowe zawężanie niszy już w i tak bardzo wąskiej niszy. Dzięki temu, że zawęzimy sobie tak właśnie te słowa kluczowe, to ułatwiamy sortowanie książek w sklepach takich jak w przypadku Amazon.com i UK, Children's Kindle Stores oraz Amazon.com. Jest taki sklep jak Schools and Teaching Store i tam te nasze książki będą umieszczone. I Amazon tutaj rekomenduje, ponieważ wybór przedziału wiekowego i klas poprawi wykrywalność książek z kategorii książek dla nieletnich i edukacji na Amazon.com. Nie są one wrzucone gdzieś tam w ogół, są stricte przypisane właśnie do takich kategorii dla dzieci i wrzucone do dwóch osobnych sklepów, także tam najczęściej właśnie ludzie zaglądają, jeżeli chcą kupić produkty dla dzieci, nie szukają tego ogólnie gdzieś tam w Amazonie, tylko wchodzą sobie na ten sklep. Klasy są oparte o normy amerykańskie, jak już wspomniałem, i wskazówki dotyczące sprawdzonych metod według Amazona to najlepiej sprawdzają się wąskie przedziały wiekowe. I ja też z takiego założenia wychodzę, że lepiej napisać, że książka jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 4 lat, żeby mieć pewność, że te książki będą oglądane przez najbardziej właśnie odpowiednich klientów, przez klientów, którzy szukają stricte książki dla swojego dziecka w tym właśnie wieku. Docelowe przedziały wiekowe i poziomy dla książek na Amazon.com. I tu, jak możecie zauważyć, Amazon zaleca, żeby książki planszowe były dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Cokolwiek znaczą książki planszowe, nie wiem. Książki obrazkowe w wieku przedszkolnym, czyli 3-5 lat, czytelnicy na wczesnym poziomie, książki z pierwszego rozdziału, czyli dzieci, które zaczynają się uczyć czytać, to jest wiek 6-8 lat, przedszkole, w Stanach jest to druga klasa. Książki rozdziałów średniej klasy, jest to klasa 3-6, wiek 9-12 i książki rozdziałów dla nastolatków i młodych dorosłych, jak to Amazon określa, wiek 13-18, klasa 7-12. I polecałbym się tego trzymać, ponieważ dzięki temu będziemy łatwiej wyszukiwani w wyszukiwarce Amazona. Przejdźmy do serii. Co nam umożliwia właśnie tworzenie serii? Umożliwia klientom przeglądanie i kupowanie wszystkich e-booków z serii na jednej stronie szczegółów serii. I Amazon oferuje coś takiego jak one by click, czyli kupują po prostu poprzez jedno kliknięcie. Mogą kupić sobie nawet całą serię poprzez jedno kliknięcie. Co więcej, seria daje nam możliwość właśnie tutaj pokazania klientowi na stronie produktu, że mamy więcej takich produktów, nie musi on wchodzić na stronę autora, a ta seria jest widoczna, jak sobie zjedziemy niżej w samym już na samej stronie produktu, to mamy tutaj właśnie widoczną serię tych produktów, które są ze sobą jakby powiązane. To jest jedno ale, ponieważ funkcja ta jest dostępna w ograniczonym zakresie tylko na rynkach amerykańskim, Wielkiej Brytanii, niemieckim i japońskim dla książek opublikowanych w języku kolejno angielskim, niemieckim i japońskim. I trzeba pamiętać, że nie wszystkie funkcje są dostępne właśnie na każdym rynku. Jeszcze Amazon to rozwija, na razie są dostępne tylko na tych trzech rynkach. Przejdźmy do wymagań, jakie musi spełniać seria. Aby powstała kolekcja serii, wszystkie książki w serii muszą mieć pasującą nazwę serii. I tu jest przykład Władcy Pierścieni podany, że na przykład seria Władca Pierścieni, książka numer 1 nosi tytuł Drużyna Pierścienia, a książka numer 2 Dwie Wieże.
Czyli nazwa serii Władca Pierścieni jest taka sama dla wszystkich książek z serii. Uporządkowana seria jest zaprojektowana do czytania w kolejności liniowej, jak w powyższym przykładzie Władcy Pierścieni, a nieuporządkowana seria jest powiązana tematami albo postaciami, ale można ją czytać w dowolnej kolejności. I tutaj są przykłady na przykład komiksów, które możemy sobie czytać po prostu jeden za drugim, lub możemy sobie wybrać, czy czytamy pierwszy komiks, czy dziesiąty. I tak tutaj nie ma to wielkiego znaczenia, bo nie jest zachowana jakby ciągłość fabuły. Jedziemy dalej. Wymagania następne. Należy opublikować za pośrednictwem KDP, jakby podstawowe wymaganie. Musi mieć poprawną nazwę w polu nazwa serii, czyli nazwy serii muszą być zgodne. To też jest jasne. Musi mieć prawidłowy numer w polu numer serii i numer powinien odzwierciedlać kolejność książki w serii, czyli 1, 2, 3, 4, 5. W przypadku nieuporządkowanych serii, tylko w Stanach Zjednoczonych jest taka możliwość, można pozostawić to pole puste, a te publikacje zostaną uporządkowane według daty publikacji, czyli ta książka, która została pierwsza wypuszczona na Amazon, będzie miała numer 1, ta, która 10, będzie miała numer 10. I tak tworzą oni serię. I książki, które znajdują się w serii, muszą mieć nazwę serii i numer w serii w jednym z następujących miejsc. I na przykład taki przykład Władcy Pierścieni znowu, to druga książka z serii Władcy Pierścieni. I taki napis musimy sobie zamieścić albo na okładce, albo we wnętrzu, albo w opisie, albo w recenzji redakcyjnej, albo na nieoficjalnej stronie internetowej, jeżeli masz wydawnictwo, jeżeli jesteś takim już bardzo popularnym autorem. Jak na przykład Tolkien, tak? Kolejne wymagania. Wszystkie książki muszą być dostępne do kupienia wyłącznie w Japonii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, żeby można było z nich utworzyć serię. Jeśli seria zawiera książkę, która stanie się niedostępna, i to jest też ważne, zostaną one wycofane ze sprzedaży jako seria, czyli wszystkie. Dopóki wszystkie książki z serii nie będą ponownie dostępne do kupienia. I jest to, widzicie, również nie tak różami usłane. Jeżeli jakaś książka zostaje wycofana ze sprzedaży z serii, ponieważ Amazon się przyczepił, ponieważ coś tam, to cała seria zostaje również wycofana do wyjaśnienia. I tu jest uwaga, że opowiadania i nowele nie mogą zostać dodane do kolekcji serii. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Jeśli seria zawiera książkę, która jest w przedsprzedaży, nie możemy obsługiwać zakupów zbiorczych za pomocą jednego kliknięcia na stronie z kolekcją serii. To jest to, o czym mówiłem, że jeżeli mamy serię, to ktoś może kupić wszystkie pozycje z danej serii jednym kliknięciem. I czytelnicy mogą kupować te wszystkie książki z tej serii, ale indywidualnie na stronie kolekcji serii. To się tyczy tylko przedsprzedaży. Dobra, następna sprawa, aby utworzyć lub zaktualizować kolekcję, trzeba wykonać następujące kroki. Przejdziemy do swojej półki na KDP, klikamy utwórz nowy tytuł, utwórz nowy paperback, nowy e-book. W przypadku istniejących tytułów przejdź do półki na książki i kliknij przycisk wielokropka w menu działania dotyczące e-booków oraz obok książki. Następnie wybierz opcję edytuj, szczegóły e-booka. Jasne, tak? W polu tytuł książki wprowadź tytuł swojej książki, na przykład The Two Towers, dwie wieże. W polu podtytuł opcjonalnie podaj tytuł, jeśli istnieje. Jeśli książka nie ma podtytułu, zostaw to pole puste. Nie dodawaj żadnych informacji o serii w tym polu, ponieważ jak wiemy, na serię jest osobne pole przeznaczone podczas publikacji. Zgodnie z prawdą w polu nazwa serii wprowadź nazwę serii, np. Władca Pierścieni, aby mieć pewność, że wszystkie książki z Twojej serii pojawią się na stronie kolekcji serii, która zostanie później utworzona przez Amazona, musisz użyć dokładnej nazwy serii dla wszystkich książek. Tutaj nie może mieć miejsca żadna pomyłka, żadna literówka. Na przykład Władca Pierścieni to już nie będzie to samo co Władcy Pierścieni. W polu numer serii wprowadź numer serii książki. Książki elektroniczne z uporządkowanej serii bez numeru serii nie pojawią się na stronie kolekcji serii. Czyli znowu tutaj też trzeba uważać. Jeśli utworzysz nieuporządkowaną serię, oczywiście Stany Zjednoczone, możesz zostawić to pole puste, a tytuły będą wyświetlane według daty publikacji, co już nadmieniałem wcześniej. Po opublikowaniu lub ponownym opublikowaniu po wprowadzonych jakichś zmianach wszystkich e-booków w serii z dokładnymi informacjami o serii trzeba się skontaktować z Amazonem, podając listę numerów ASIN, które chcesz, aby umieścili oni właśnie na stronie kolekcji serii. I takiego maila wystarczy wysłać do supportu i oni stworzą dla Ciebie stronę kolekcji serii i będziesz miał taką możliwość właśnie sprzedaży poprzez jedno kliknięcie całej kolekcji. Jest to już jakby kolejny poziom publikacji na KDP, trochę wyższy,
Wyższa Szkoła Jazdy. Jeżeli ktoś tworzy naprawdę jakieś serie tematyczne, serie, które tworzą ciąg kolejnych książek pasujących do siebie, czy to fabułą, czy to powiedzmy, nie wiem, podręcznik do matematyki klasa pierwsza, druga, trzecia, to takie serie jak najbardziej są pożądane. Natomiast jeżeli macie jakieś proste produkty i każdy różni się od poprzedniego, to te serie nie mają zazwyczaj, nie mają sensu, nie mają sensu zastosowania. Także to tyle o tym temacie. Do zobaczenia w następnej lekcji, w następnym filmie dotyczącym regulaminu KDP. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę i zostawcie mi subskrypcję, proszę Was namiętnie. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.